Maciej Rok i Agnieszka Chyży punkt o 8 przywitali widzów w programie Halo tu Polsat. Stacja spóźniła się ze śniadaniówką o jakieś 15 lat, ale w końcu udało im się zrealizować pierwszy odcinek. Jak im poszło? Stacja postawiła na sprawdzonych prowadzących. Duet ma całkiem dobrą chemię, starał się zarażać energią i wyszedł raczej na plus. Po krótkiej prognozie pogody przyszedł czas na pierwszy segment, Halo tu Polsat, tak wyglądał debiutancki odcinek. Ten współprowadził Olek Sikora i dotyczył tematu wesel. Na ekranie pojawiły się przebitki z nagraniami przedstawiającymi różnych discopolowców i trzeba przyznać, że to rozwiązanie nie było najlepsze. Mamy debiutanckie show, głośno zapowiedzianą flagówkę Polsatu i nagle program zaczynamy od materiałów przygotowanych wcześniej, a nie od gości w studiu? Dziwny pomysł. Po serii z discopolowcami nadszedł czas na pierwszą przerwę reklamową, która przyszła już po 13 minutach emisji. Gessler, Chyży i Rok powrócili po reklamach, buszując w kuchni. Na razie, krótko mówiąc, nie mamy żadnej rewolucji śniadaniówek. Ot, standardowy segment, który zobaczylibyśmy zarówno w DDTVN, jak i w PNS. Nowum było zaangażowanie publiczności do spróbowania dań przygotowanych przez Mateusza Gesslera, w tym malkontenta, który narzekał, że chociaż Gessler marka top, to jest za mało cynamonu. Był to dość uroczy i jak mniemam nieplanowany element programu, po którym przyszła kolejna przerwa reklamowa. W końcu po 30 minutach nadszedł czas na pierwszy segment z gościem. Karolina Gilon przyszła obwieścić światu, że jest w ciąży. Pokazała nawet nagranie z momentu, gdy dowiedziała się, że jest w stanie błogosławionym. Do rozmowy włączył się też Mateusz Gessler, więc zrobiło się trochę zamieszania. Najbardziej absurdalna w tej części programu i tak była plansza z zapowiedzią tematów, obok kart Tarota i gruzińskiego wesela Fitlaversów znalazło się też miejsce dla wyborów w USA. Parę problemów technicznych w Halo tu Polsat nie obyło się bez problemów technicznych, bo podczas wywiadu z orkiestrą słychać było charakterystyczne wysokie sprzężenia mikrofonów. Po krótkiej przerwie na wydarzenia, Rok i Chyży zaczęli przepytywać wróżkę w sprawie kart Tarota, które wskazały na wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, a przynajmniej na ten moment. No cóż, i takie segmenty, jak rozumiem, są potrzebne. Chwilę później przeszliśmy natomiast do rozmowy o wyborach w USA, co poprzedzone było materiałem o polskich i żydowskich korzeniach Douglasa Emhoffa, męża Kamali Harris. Ten był utrzymany w poważnym tonie, przez co zestawienie go z wcześniejszym Tarotem wyszło trochę niefortunnie. Na szczęście sami prowadzący zauważyli ten detal i rozładowali sytuację, sprawnie przechodząc do poważniejszych tematów. W ogóle Rok i Chyży zasługują na słowa uznania, bo w roli prowadzących odnajdują się bardzo dobrze. Nawet jeśli czasami wchodzą gościom w wypowiedzi, to można to tłumaczyć początkowym stresem. Oprócz tego są energetyczni i czasami zarzucą nawet śmiesznym żarcikiem, co dalej pojawiło się w programie. W sumie to samo co u konkurencji, a to chwila rozmowy o bocianach, a to Mateusz Gessler oferował porady kuchenne, a to Fitlaversi wpadli opowiedzieć o ślubie, potem przyszedł polski Ken, a i o pogodzie nie można zapomnieć. O wszystkim i o niczym.
Jedyną ciekawostką był element zaangażowania publiczności, najpierw było częstowanie, a potem kucharz poprosił o pomocników w kuchni. To miała być jednak wielka nowość, element rewolucyjny, a poświęcono mu łącznie jakieś 3 minuty na ponad 3 godziny emisji, więc obietnice były chyba nieco na wyrost. Najjaśniejszym punktem programu był chyba segment dotyczący eksperymentów fizycznych z Dariuszem Aksamitem. Wszyscy prowadzący wraz z Mateuszem Gesslerem dobrze się bawili podczas tych prób, a przy okazji całość miała proekologiczny przekaz, w którym proszono widzów o to, by nie kąpali się w rzekach i jeziorach, bo zaburza to naturalny ekosystem. Przyjemne z pożytecznym, na sam koniec nadszedł czas na potężną autopromocję w postaci nagrania z Krzysztofem Ibiszem, który promował nadchodzące wznowienie awantury o kasę. Na kanapie następnie pojawili się inni współprowadzący Halo tu Polsat, Paulina Sykut-Jerzyna, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Było trochę o sporcie, trochę o stresie przed programami na żywo, a oprócz tego zaproszenie na kolejne odcinki. Standardowa sprawa i w porównaniu do quasi-propagandy, którą TVN zaserwował trzeciego dnia festiwalu w Sopocie, to było nawet znośnie. Prawdę mówiąc, program mimo 3 godzin trwania minął dość szybko, niemała w tym zasługa ilości przytłaczającej wręcz ilości reklam. Jednak mimo pewnych słabszych elementów Halo tu Polsat ogląda się przyjemnie, jasne, sporo narzekałem na jakieś pojedyncze elementy, ale w ogólnym rozrachunku znacznie więcej jest pozytywów. Duet Chyży Rok daje radę, Gessler dobrze sprawdzał się w roli gościnnego gospodarza, który włączał się w niektóre elementy programu, a nawet te bardziej cringowe momenty, jak segment z kartami Tarota, były ogryłe im w sposób żartobliwy i z przymrużeniem oka. Bardzo dobre były momenty programu, w których brali udział eksperci, politolodzy, fizyk, profesor medycyny estetycznej i poruszano mniej rozrywkowe tematy. Gospodarze wykazywali zainteresowanie rozmówcami, co sprawiało, że my jako widzowie również słuchaliśmy. Obyło się też bez poważniejszych wpadek technicznych, poza wspomnianymi sprzężeniami mikrofonów w jednym z wywiadów. Brzmi poważnie, ale słyszeliśmy to zaledwie kilka razy w trakcie 10-minutowej rozmowy, gdzie na scenie mieliśmy też dużo muzyków. Sytuacja była zatem wyjątkowa i wierzę, że w kolejnych odcinkach do takiego problemu nie dojdzie. Studio jest może nieco zbyt jaskrawe, a obecność publiczności jest w gruncie rzeczy niepotrzebna, bo nie ma zbyt dużej interakcji między widownią a prowadzącymi, ale z drugiej strony to też nie psuje odbioru. Czy jest to kalka innych programów śniadaniowych, która wyróżnia się jedynie obecnością publiczności? Tak, ale z drugiej strony jest zrobiona dobrze, więc nie zdziwię się, jeśli widzowie w weekendy, chociażby dla odmiany, przełączą telewizory na Polsat. Debiut jak najbardziej można uznać za udany, zobaczymy, jak wypadną kolejni prowadzący. Czy będzie hit? To pokaże nam oglądalność, ale zadatki definitywnie są.